Bardzo serdecznie wszystkich witam. Nazywam się Piotr Odo, jestem prezesem Stowarzyszenia Wartownia. Wraz ze mną są członkowie władz Stowarzyszenia, Wojciech From, Jerzy Żyngiel, Piotr Rożen. Zaprosiliśmy Państwa tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o kulturze, porozmawiać o polityce miejskiej w stosunku do kultury. W tym kontekście także chcielibyśmy poruszyć problem pustostanów i polityki miejskiej w stosunku do pustostanów w mieście, tych pustostanów, które są własnością miasta. Pretekstem do naszego spotkania jest zburzenie dawnego pubu Masarnia przy ulicy Grunwaldzkiej, co tutaj wylądowało na tym plakacie. Proszę Państwa, sytuacja, o której chcemy rozmawiać, to nie jest sytuacja z wczoraj, ani sprzedwczoraj, to jest sytuacja, która trwa już od początku transformacji, moim zdaniem, czyli od lat 90. Kolejne władze miasta, moim zdaniem, nie dają sobie rady z problemem kultury, z problemem kreacji, z problemem oddania obywatelom tego, co właściwie się im należy. I w tym kontekście chcielibyśmy poruszyć także problem polityki miasta w stosunku do pustostanów, a raczej, mówiąc ściśle, braku polityki miasta w tym zakresie. Ja myślę, że tyle takim tytułem zagajenia. Teraz przekażę głos kolegom. Mam nadzieję, że będziemy tutaj wspólnie mogli ten problem wyartykułować i zastanowić się, czy są jakieś możliwości recepty na zaradzanie temu problemowi, czy tym problemom, które nie są może jednostkowe, tylko są wieloaspektowe. To tyle z mojej strony na wstępie. Wojtek. Tak, nakreśl jakiś tło historyczno-socjologiczne. Postaram się. Tak jak już tutaj Piotr wspomniał, no chcemy rozmawiać o problemach jakby dnia dzisiejszego i raczej myśleć o przyszłości. Natomiast no, nie da się tego zrobić właśnie bez tego kontekstu częściowo historycznego. Mianowicie, no, ja jestem fachowcem od budownictwa niewątpliwie w tym mieście najlepszym. Ale tyle wiem, że jak coś budować, no to na solidnych fundamentach. I wydaje mi się, zresztą chyba nie tylko mi, że my w Olsztynie do budowania w sferze kultury, to te fundamenty solidne mamy, tylko po prostu jakby trzeba je trochę odsłonić, odkopać, no i sięgnąć do nich. I tak jak mówię, no tak jak się tutaj zebraliśmy, jest wiele osób, które mają bogate doświadczenie działań w Olsztynie, no i też współpracy, tudzież jej braku z władzami miasta, bo są z nami tutaj też właściciele i kreatorzy wielu inicjatyw kulturalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o kulturę pozainstytucjonalną. No w tym kontekście właśnie ostatnich 30 lat, bo trzeba mówić jasno, że czas szybko biegnie, a tymczasem mamy rok 2019 i mamy 30 lat po roku 89. To tak dziwnie brzmi, ale to prawda. I ta perspektywa czasu pozwala nam na to, żeby dokonać pewnego podsumowania, w jakim momencie się znajdujemy, no i jesteśmy wspólnie o to doświadczenie bogatsi. Więc pozwoliliśmy sobie właśnie na zaproszenie Państwa dzisiaj tutaj, aczkolwiek, tak jak Piotr wspomniał, zburzenie Masarni stało się takim pretekstem symbolicznym, no to temat jest szerszy. No nie byłoby roku 89 i kolejnych lat bez działań w latach w ogóle 80. I chcę powiedzieć jasno, że nasze działania właśnie klubów koncertowe, wystaw, prezentacji, w ogóle szeroko pojętej kreacji mają właśnie swoje korzenie wcześniej, bo tak jak już zresztą no, media pisały w przeszłości, ale wrócę jeszcze do tego przez chwilę, że my z grupą przyjaciół praktycznie działania podejmowaliśmy już pod koniec lat 70. Różne niezależne inicjatywy w Olsztynie miały miejsce.
a później w latach 80., no, gdy wiadomo, no, niektórzy uprawiali sport i biegali pomiędzy różnego typu komitetami, to my często działaliśmy ryzykując wręcz więzieniem i mamy bogatą dokumentację tamtych działań w latach 80., no, ale już zostawmy to, przejdźmy do lat jednak 90., kiedy na początku tej dekady ja otworzyłem swój pub. Później były takie kluby jak właśnie no, Betty otworzyła z Larrym Vegas, później Bumpę, później był z kolei Rewers, później był no, też Mołotow, no, nie mówiąc o masarni właśnie już wcześniej wspomnianej, pierwsza i druga masarnia. Nie ma z nami dzisiaj tutaj Piotrka Czuryły, który właściciel klubu Komin, ale prosił, żeby wszystkich pozdrowić serdecznie, że tak powiem, jest z nami duchowo. No Maćka nie ma, Maćka od masarni, ponieważ jest w Londynie w tej chwili. No, także ludzie mają międzynarodowe doświadczenia, a przez lata w Olsztynie no, spotykali się albo z ignorancją, albo wręcz odwrotnie, no, ratusz i to właśnie każda władza praktycznie nie miała żadnej propozycji dla tych ludzi, a my praktycznie, trzeba sobie jasno to powiedzieć, no oprócz grupy też pasjonatów w pewnym momencie, no to biorąc pod uwagę współczesne standardy, to byliśmy też w sumie inwestorami, tyle że w sferze właśnie kultury, kreacji, promocji, inwestowaliśmy własny czas i pieniądze w działanie tego miasta, a instytucje miejskie, tudzież ratusz, stawiał się jakby w roli konkurencji z nami. I mamy teraz taką sytuację, że ludzie inwestują własny czas i pieniądze, miasto chce jeszcze od nich pieniądze, a w tym samym czasie po prostu trwoni pieniądze na jakieś bezsensowne imprezy, na zatrudnianie 60 osób w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie wiadomo, że ile by tam kasy nie dać, to po prostu wszystko to przerobią, no bo muszą udowodnić swój sens istnienia tam. A ludzie właśnie, którzy mają doświadczenie, którzy mają za sobą, no, można śmiało powiedzieć, setki zrealizowanych imprez, koncertów, wystaw, happeningów i jeszcze innych spotkań, no po prostu się przyglądają temu, jak właśnie budynki, które z jednej strony pełniły funkcję kulturotwórczą przez lata w tej perspektywie 30 lat, jak chociażby masarnia, kultowe obiekty, kultowe inicjatywy, gdzie byliśmy w Olsztynie, no w zasadzie w czołówce polskiej w pewnym momencie, nagle znaleźliśmy się na szarym końcu, bo do władz albo to nie dociera, albo po prostu mentalnie ich to przerasta, albo po prostu, nie wiem, mają inne, lepsze pomysły. Więc nadchodzi moment, godzina prawdy, więc powiedzmy sobie po prostu po męsku, albo po żeńsku, zależy jeszcze kto z kim będzie rozmawiał, jaka jest prawda. No albo po prostu jest jakiś genialny pomysł władz miasta, prezydenta Rady Miasta, czy nie wiem, jeszcze paru dyrektorów i w takim razie my chylimy czoła, realizujemy ten genialny pomysł, albo skoro nie ma takiego pomysłu, to my się domagamy, żeby po prostu nasz pomysł był realizowany, bo tak jak mówiłem, no to jest tylko pretekst zburzenie masarni, ale przecież została zburzona masarnia. Został zburzony Hiton, sklep płytowy słynny. No już nie mówiąc o rewersie, bo to prawda jest ulica tam już nowa jest w tym miejscu, ale jest kwestia symboliki pewnej. Przecież gdyby miasto miało koncepcję, to okej, okay, mówimy, no tutaj musi powstać jakaś nowa inwestycja, ale mamy dla Państwa propozycję. Teraz się wszyscy, za przeproszeniem, zachwycają, jaki to świętej pamięci Paweł Adamowicz był otwarty. No proszę spytać, jak tam jest realizowana polityka w Gdańsku, w Gdyni. Przecież no takich historii jak w Olsztynie to się to w głowie nie mieści, żeby ludzi ignorować, po prostu w ogóle nie ma partnera do rozmowy. Także my chcemy jakby ruszyć ten temat. Mamy nowy rok, chcemy ruszyć z tym tematem, zwłaszcza, że nie jesteśmy, jakby tu się z choinki, mówiąc popularnie, nie urwaliśmy, bo przecież w tej perspektywie nawet ostatnich 5-10 lat to w koszarach Dragonów masa inicjatyw było realizowanych. Były konsultacje, były społeczne, więc materiały są wypracowane za pomocą nowoczesnej metodologii. Mało tego, były jeszcze badania przecież prowadzone przez Narodowe Centrum Kultury, które dziwnym zbiegiem okoliczności ratusz utajnił. Bo nie są nigdzie opublikowane i w zasadzie wiadomo, co trzeba zrobić, wiadomo, jak to się robi na świecie, zresztą dzisiaj jeszcze będziemy o tym mówić, tutaj Piotrek i Jurek będą o tym mówić i Tomek,
Zresztą no wszystkich zachęcamy do dyskusji, bo o to nam chodzi, że po prostu mamy narzędzia, wiemy co, wiemy jak, wiemy z kim, no bo chociażby nasza tutaj wspólna obecność jest tego dowodem, że po prostu no nie wszyscy jeszcze wyjechali z Olsztyna, przynajmniej na zawsze. Mamy te kontakty między sobą, zresztą no mamy też narzędzia nowoczesne do zachowywania tych kontaktów. I chcemy działać, chcemy co więcej, nie chcemy pieniędzy od miasta, tylko chcemy jakby wnieść swój wkład, no i ten kapitał, który już został przez nas wspólnie zainwestowany tutaj. No i ciągle jest jakiś problem, ciągle jest główny problem taki, że na spotkanie na przykład z panem prezydentem miasta trzeba czekać 3 miesiące, kiedy normalny menadżer to powinien po prostu po kilku takich spotkaniach, które już się odbyły dawno, zresztą miasto było przecież partnerem tych spotkań, powiedzieć pan, nie wiem, nie jutro, za tydzień u mnie w gabinecie zapraszam, ustalamy szczegóły i działamy. A tutaj nic takiego nie następuje, lata mijają i po prostu nic się nie dzieje. Dyrektor jeden czy drugi z tylnego siedzenia gdzieś rządzi kulturą w mieście. Dyrektorem jest pani bardzo miła, ale nie ma o czym z nią rozmawiać. No po prostu to się naprawdę w głowie nie mieści, jeśli chodzi, mówimy o budowie nowoczesnej metropolii w Olsztynie. I owszem, ja jeżdżę tramwajem, bardzo się z tego cieszę. Olsztyn się naprawdę w ciągu ostatnich lat mega zmienił, ale za tym nie idzie rozwój kultury. I potencjał, który wspólnie budowaliśmy, wspólnie wierzyliśmy w to miasto, że to ma jakiś sens tutaj to działanie, nagle się okazuje, że to jest po prostu trwonione. Już nie mówię tu o stratach finansowych, bo to jest tam dłuższy temat, bo wszyscy chyba umiemy liczyć i każdy z nas mniej więcej wie, ile wtopił kasy w te działania, bo możemy sobie tutaj mówić, prawda, górnolotnie o kulturze, o sztuce, ale też po prostu jest godzina prawdy, to mówimy, sprawdzam, ile kasy w to poszło i z jakiej racji my mamy po prostu być jakby cały czas na boku, na marginesie, a inni geniusze mają po prostu brać kasę i oferować nam na koniec jakiś produkt, który do niczego nie prowadzi, po prostu, bo nie stanowi żadnej wartości dodatkowej, a my chcemy podchodzić do kwestii kultury pozainstytucjonalnej tak, że okej, inwestujemy w to, ale gdzieś tam na końcu tego łańcucha po prostu te pieniądze wyjmujemy, bo koniunktura gospodarcza dzięki kulturze po prostu się rozwija. I kończąc, to po prostu zachęcam wszystkich do dyskusji i na ten temat. Chcemy, tak jak wspomniałem wcześniej, przywołać już gotowe dokumenty, gotowe materiały, które są, żebyśmy sobie wspólnie uświadomili, jakby trochę się policzyli ponownie, ale też uświadomili sobie, jakim wspólnie kapitałem dysponujemy i po prostu jak wiele nas łączy, że wspólnie jesteśmy w stanie wiele zrobić. No nie upieramy się przecież co do tego, że tam klub Masarnia stary chcemy wskrzesić, no bo rzeczywiście, no może nie to miejsce, ale po co burzyć takie obiekty? Przecież tam mogła być jakaś pracownia artystyczna, nie musi być tam klub, jakaś balangownia, mógł być tam jakiś loft dla ludzi, mogła być tam pracownia artystyczna, cokolwiek, a nie po prostu bezsensowne zburzenie. No to jest zresztą też już ostatni czas na taką inicjatywę, żeby coś tutaj po prostu wspólnie zrobić, żeby przełamać ten bezruch, wręcz wymóc. I my się domagamy, już nie prosimy, tylko my się domagamy, żeby to się natychmiast zmieniło, żeby jeden pan dyrektor, już nie będę teraz po nazwiskach tutaj na początku, ale później wrócimy jeszcze do tego, kto co i jak, bo to są po prostu olbrzymi potencjał miasta, który jest marnowany, kupę pieniędzy jest marnowane, ludzie mieliby pracę i dążymy do tego, że te wszystkie doświadczenia, które mamy wspólnie, jest szansa, żeby właśnie przelać w ten projekt, którym my się zajmujemy, tylko oczywiście no też nie chcemy, żeby to dominowało, ale naturalnie to się chyba też wydarzy, kwestia kosza dragonów i rewitalizacji tego obszaru, masę powierzchni wolnej, która stanowi pustostan, którym miasto zarządza w fatalny sposób, kompletnie chaotyczny, no tylko czekać, kiedy następny pożar będzie, tu już nie będziemy innych zdjęć prezentować. W każdym razie uważam, że wspólnie jesteśmy w stanie stworzyć po prostu taką grupę, która właśnie będzie w stanie zagospodarować obszar koszar dragonów i może rzeczywiście zlokalizowanie trochę na boku takiej dzielnicy, kiedy różne inicjatywy artystyczno-koncertowe, kreatywne generalnie, ale nie tylko, bo przecież są firmy, które działają w tej sferze, ale agencje reklamowe czy innego typu firmy, czy chociażby studia filmowe,
To wszystko jest zawarte w raporcie z konsultacji, więc to już nie jest kwestia dyskusji, co my tam chcemy, bo już wiadomo, co chcemy i wiadomo, jak się to robi, tylko po prostu musimy to wspólnie sięgnąć, że tak powiem, po swoje, bo władza się wielokrotnie, już nie powiem kto, ale przecież i w Radiu Maryja i w telewizji Trwam było obiecywane, że będzie otwarcie na obywateli. Ja celowo mówię obywateli, bo nadużywane jest słowo mieszkańcy w wielu wypowiedziach prezydenta miasta, no bo to już powiedzmy konkretnie, więc nie żadni nasi mieszkańcy, bo żadnych naszych mieszkańców nie ma, tylko po prostu obywatele Olsztyna i ewentualnie obywatele szerzej pojętej metropolii olsztyńskiej. Właśnie my jesteśmy tymi obywatelami i po prostu zabieramy w tej kwestii głos, że jeśli brakuje ludzi kompetentnych, to my służymy pomocą. Tylko wreszcie niech będzie jasne, albo jest pomysł jakiś miejski, super i my go realizujemy, a jeśli nie, to my się domagamy realizacji tego pomysłu czy tego projektu, który został wspólnie wypracowane i są na to materiały, dokumenty, to tyle. No tutaj właśnie Piotrek teraz klika, mamy zdjęcia, no bo to tam jest prezentacja na inną może okazję, ale mamy zdjęcia właśnie z tych lat 80. nawet, także my jesteśmy pod względem prezentacji, zebrania tych materiałów przygotowani. Mamy tą perspektywę czasową całą, też zachęcamy do zbierania zdjęć czy filmów właśnie z tych wydarzeń, których tutaj nie ma, właśnie w kontekście koncertów, Tomek, organizowanych przez ciebie czy Betty, no ty też masz trochę tych zdjęć, to trzeba po prostu pozbierać do kupy i stworzyć po prostu całą prezentację, żeby tą białą plamę wypełnić, bo wiadomo, że wielu tutaj zależało na tym, żeby pewne działania były białą plamą, że tego nie było, bo jeszcze mamy 2019 rok, ale jeszcze nie zauważyli, że cały czas, prawda, przy całym oczywiście szacunku, że gra kapela Jakubowa i gra Czerwony Tulipan i Kaczki z Nowej Paczki, jest wszystko świetnie. I ja bardzo cenię, prawda, to są ikony Olsztyna, no tylko po prostu to nie jest całe spektrum Olsztyna i najwyższy czas, żeby wreszcie ktoś zauważył i właśnie, no, żeby Olsztyn dołączył do miast, które się normalnie rozwijają harmonijnie i to, że byliśmy pierwsi swojego czasu, to po prostu powinniśmy wrócić do tej pozycji, no wiadomo, że tam nie wyprzedzimy takich ośrodków jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Kraków, ale w swojej tutaj skali miasta tak naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Jedyne, czego się możemy wstydzić, to po prostu podejścia władz miasta do naszego środowiska. Od tego się można wstydzić, bo często gdzieś się bywam i się po prostu, no, ludzie śmieją, wiadomo, co jest symbolem Olsztyna. Więc to trudno ludzi tutaj z błędu wyprowadzać, zwłaszcza, że już parokrotnie, jak ludzie pytają, co się dzieje, no to parokrotnie mieliśmy nadzieję co do koszar Dragonów, bo wydawało się, że już prezydent zapewniał, że tak, że dziękuję za zaangażowanie i kolejne lata mijają i po prostu nic się nie dzieje, a ludzi ubywa, no bo ostatnio też parę pogrzebów mieliśmy w ekipie. I po prostu życia nie starczy na to, w takim tempie działa tutaj ratusz, władza miasta, to mówiąc delikatnie. Także zachęcam, to tytułem wstępu, zachęcam do rozmowy, do dyskusji, do podzielenia się swoimi doświadczeniami, które, mówię, w wielu kwestiach mamy podobne, ale wierzcie, że mamy to już w miarę wszystko opracowane i po prostu, no, musimy coś z tym zrobić, że albo sobie powiemy, że dobra, przestajemy się tym zajmować, zapomnijmy o tym, to jest przeszłość, prawda, życie toczy się dalej i po prostu każdy idzie w swoją stronę, albo po prostu się zbieramy, bo miasto potrzebuje impulsu kultury. I tramwaje ani kolejne budowy tego impulsu nie dadzą rozwojowego Olsztynowi, tylko właśnie jedyne, co może się wydarzyć, co pociągnie jakby mentalnie to miasto do przodu, to są właśnie działania w sferze kultury, w sferach kreatywnych i to właśnie kultury tej niezależnej, która się wywodzi właśnie z tego pnia, o którym my mówimy. Nie tej kultury, gdzie odgórnie się wymyśla jakieś inicjatywy, bo przecież teraz kolejna inicjatywa powstaje, no, pana prezydenta, który chce robić Centrum Kultury w dawnym kominie. I to oczywiście od czego zacząć? Od zburzenia tego komina. Zacząć budowę Centrum Kultury. To ja może później pokażę, bo ja dysponuję akurat oryginalnie
wykonałem swojego pisma, które skierowałem do ówczesnych władz miasta w roku 94, żeby było śmieszniej, że ten obiekt właśnie powinien być zmieniony na centrum, niezależne centrum kultury. Takie pismo istnieje, więc to nie jest pomysł pana prezydenta Grzymowicza, tylko to jest mój pomysł, jeśli już, tu nie muszę być fałszywie skromny. Później tak się sprawy potoczyły, że tam otwarto klub Komin, Piotrek się tym zajął. No w każdym razie generalnie funkcja kulturowa została tam wprowadzona i przez później idiotyczne posunięcia Czesława Jerzego, no to po prostu ten cyrk się wydarzył i na koniec mamy obiekt, który jest w ruinie, no i teraz właśnie to już w zasadzie to najlepiej go po prostu wyburzyć, prawda? Także jest wiele wątków i sobie powiedzmy wreszcie, co było, jakąś chronologię czasową w tym wszystkim trzeba przyjąć i przestańmy się na siłę uszczęśliwiać, bo te odgórne inicjatywy to jest po prostu kultura w stylu Socjalistycznego Związku Studentów Polskich i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a nie po prostu na miarę normalnego miasta, które się harmonijnie rozwija w XXI wieku. I przestańmy z tym właśnie, są oddolne inicjatywy, ludzie chcą działać, chcą inwestować w to, więc się im po prostu nie ma z kim rozmawiać. No jest po prostu wieczny foch albo jakiś teatrzyk mimiczny, a w tym samym czasie jakieś po prostu bzdury się ludziom serwuje. Pytam się, dla kogo to ma być, skoro realna kultura to są ludzie, a nie budynki i licytować się będziemy sumami, które po prostu wpakujemy w tą budowę, w tamtą budowę. No cudownie, no niech idą budowy, ja się bardzo, bardzo cieszę, bo to jest kasa, to jest rozwój miasta, ale budowa i beton to nie jest istota miasta w ogóle. I jak się tak powołują na innych, teraz właśnie mówię, jeszcze się świętej pamięci prezydentem Adamowiczem będą wycierać gęby, to ja mówię, to niech wprowadzą chociaż procencik tego, co robił Paweł Adamowicz w Gdańsku, to już będzie wielki sukces. No, to na początek. Dwa słowa. Witam się, Jerzy Żygiel, jestem w Stowarzyszeniu Bartownia. Wcześniej, 25 lat temu, prowadziłem sklep płytowy w Starym Mieście i różne inne rzeczy później. Przygotowałem prezentację, ale niestety technika jest sztuczna inteligencja pożarła tę prezentację po prostu, więc spróbuję ją zastąpić. Na początek chciałem przeczytać tekst, który ukazał się w Polityce. Znaczy nie tekst, kawałek z tego tekstu, który się w 2014 roku ukazał w Polityce. Cytuję. Bardzo brakuje mi Olsztyna z lat 90. Był zabiedzony, wydany na pastwę morderczych eksperymentów ekonomii i bezdusznego liberalizmu, ale też przejmująco autentyczny. Zgadzam się w 100%. Autorem tych słów jest Mariusz Siemiewicz. I tak naprawdę to, co mówił Piotr czy Wojtek, pretekstem do naszego spotkania było to, że w niepostrzeżony sposób znikają miejsca, które tworzyły kulturę w Olsztynie, które tworzyły ludzi, bo kultura to jest coś takiego, co tworzy ludzi też, co tworzyło miasto, co mogło dalej tworzyć kulturę i co miałoby decydujący wpływ na to, w jaki sposób ludzie w mieście żyją. I tak naprawdę kulturę tworzą nie instytucje. Kulturę tworzą ludzie. Kultura tworzy miejsca. Takie jak Masarnia, takie jak Hiton, takie jak kluby w kinie Kopernik, takie jak inne miejsca, które jeszcze istnieją. A te miejsca z tymi ludźmi tworzą miasto. Miasto to są ludzie, ich serca, ich umysły i marzenia i tworzona przez nich kultura. I ten proces to jest rozwój. Mój przyjaciel Arkadiusz Bogusławski, który zajmuje się rewitalizacją odnową Księżego Młyna,
ukuł takie pojęcie, kultura życia miejsca. Zadał sobie kiedyś pytanie, jak to jest, że w niektórych miejscach on użył słowa, że niektóre miejsca są badziewne, takiego słowa użył, a zupełnie inne miejsca takie nie są. Dlaczego tak się dzieje? I postawił taki warunek. Miejsca się tworzą i miasta się tworzą tam, gdzie jest ciągłość, gdzie jest historia, która nie dzieje się przez 2 lata, przez 3 lata, tylko przez 50 lat, przez 100 lat, przez 200 lat. Te miejsca żyją, bo mają kontekst i mają z czego czerpać i na czym budować swój rozwój. Mają swoją tożsamość, ludzie mają poczucie zakorzenienia w danym miejscu, ludzie są otwarci na nowe pomysły, są wolni, tworzą własne życie. I nie da się tworzyć kultury poprzez instytucje. Znaczy, instytucje tak naprawdę są tylko narzędziem, które ma doprowadzić do rozwoju. Kiedyś, rozmawiając na takim spotkaniu publicznym, mówiliśmy tam o rozwoju, taki człowiek, który tam się pojawił, tak mówi, no dobra, ten rozwój, a panie, a o co się rozchodzi? Co to takiego w ogóle jest? I dwie najlepsze definicje, jakie w życiu słyszałem na temat, co to jest rozwój, to jedną stworzył pan profesor Ian Morris ze Stanfordu, historyk i archeolog, który powiedział, że rozwój to jest taki proces, gdzie ludzie przekształcają otoczenie fizyczne, kulturowe, gospodarcze w taki sposób, że realizują własne cele. A drugą definicję rozwoju, która mi się bardzo podoba, stworzył wiele lat temu Amartya Sen, laureat Nagrody Nobla z ekonomii 1998 roku, który powiedział, że rozwój to jest proces poszerzania wolności. Co więcej, dodał, że nie można być, podstawą rozwoju jest wolne życie wolnych ludzi. Nie ma możliwości rozwoju bez tego, żeby ludzie nie kierowali się własnymi marzeniami i dążyli do własnych celów. I na tej bazie pojawił się już dosyć dawno taki ogląd, że tak naprawdę rozwój, zwłaszcza rozwój miast, jest oparty o kulturę, ale kulturę, nie kulturę rozumianą jako seanse, koncerty jakieś, festiwale, to też jest kultura. Oczywiście są przejawy kultury. Ale kulturą jest, nawet, jest również to, w jaki sposób ludzie się spotykają, o czym rozmawiają, w jakich miejscach bywają i jak te miejsca tworzą, jakie mają marzenia, jak gotują, jak wspólnie jedzą, jak wspólnie działają, co z tych działań wynika i z kim chcą swój świat, swoje życie budować. I tak naprawdę to jest kultura i to jest kultura życia miejsca. I jak patrzę na zburzoną masarnię, zburzony kino Popernik, gdzie najpierw było kino, gdzie Wojtek robił koncerty, słynny koncert Wity Bartosiewicz, tam inne koncerty też były, gdzie był klub Boomtown, gdzie Konrad sprzedawał płyty, gdzie różne rzeczy się działy. Jak pomyślę sobie o Pitonie, który Zanek już nie mieszka w Olsztynie, ale gdzie działy się naprawdę różne rzeczy. No to prawda, różne rzeczy. Różne rzeczy. To jest jedyne określenie, które mi przychodzi do głowy. Działy się różne rzeczy, ale też stworzył festiwal Olsztyńskie Noce Bluesowe. Tak naprawdę Zenek to stworzył. Gdzie, może nikt o tym nie wie, ale... Jazz festiwal później. W Olsztynie, tak, jazz festiwal. W Olsztynie miał miejsce koncert zespołu Radiohead.
i słynna podróż z Olsztyna do Sopotu busem, jak niektórzy mówią, wspomagana elementami kulturotwórczymi. To jest kultura życia miejsca. Tak, Radiohead była na zamku w Olsztynie, gdzie był koncert w galerii Radiohead swojego czasu. Chłopacy mieli po 18 lat. Tak naprawdę rozwój miasta, rozwój społeczeństwa jest oparty o kulturę. A żeby kulturę tworzyć, musi być zapewniona wolność. Wolność tworzenia, wolność uczestniczenia i możliwość wspólnego działania w sposób, w jaki uznamy sami za stosowny. Bez pokazywania palcem, kto ma co zrobić, jaka powinna być działalność, gdzie można ją prowadzić. To nie jest, takie działanie nie rozwija kultury, nie rozwija miasta. I na świecie, jak się patrzy na takie miejsce jak Masarnia, jak Koszary Dragonów, jak Hiton, który stał, to były pustostany przez ostatni czas. I w takich miejscach tworzy się zupełnie coś nieoczekiwanego w sytuacji, kiedy się umożliwi to działanie i kiedy się na to pozwoli. Moim zdaniem kompletnym nieporozumieniem, żeby nie użyć słów mocniejszych, jest burzenie własnych obiektów, zwłaszcza po to, żeby robić tam na przykład parkingi. Na miejscu Masarni w tej chwili jest z tym samochodem. Na miejscu Hitonu stoi znak z napisem P. To nie jest sposób na rozwój kultury. To w ogóle nie jest sposób na nic. I w miastach, które staramy się odwiedzać, nie będę mówił o miastach typu Londyn, Amsterdam, Lizbona, Rzym, które odwiedziłem latem na wizytę studyjną. Zrobiłem, gdzie obejrzałem miejsca, jak w dawnych pustostanach, jak rozwija się kultura. Co można zrobić? Podstawową rzeczą jest dać możliwość działania ludziom. To jest, my jesteśmy miastem, jak tu wszyscy. To my tworzymy miasto. To jest nasza własność. Ktoś podjął decyzję, że nam jest to niepotrzebne, zburzymy to i tyle. Ktoś wie lepiej. Nie można mówić o tworzeniu kultury, jeżeli nie ma się podmiotowości. Ludzie nie pozbawieni podmiotowości nie tworzą żadnej kultury. Mogą co najwyżej zostać niewolnikami. I podstawą do tworzenia kultury jest uruchomienie podmiotowości ludzi. Na spotkanie z ludźmi przede wszystkim, a tu nie ma spotkania. Wojtek, najpierw, żeby uruchomić spotkania, trzeba mieć zakorzenione w głowie poczucie, że podmiotowość jest ważna. Jeżeli takiego poczucia nie ma, nie będzie żadnych spotkań. Bo to po prostu przekracza możliwości intelektualne tych ludzi. Mówimy o tworzeniu kultury. Zaraz powiemy, których ludzi. Mówimy o kulturze tworzenia, o tworzeniu kultury, o uczestnictwie w kultury na bardzo podstawowym poziomie. W normalnych miastach, przepraszam za słowo normalnych, w innych miastach niż Olsztyn, jeżeli są pustostany, to przede wszystkim zarządzający tymi pustostanami ma kłopot. Dlatego, że to oznacza, że on się nie nadaje do tego biznesu. Jak jest nieruchomość jest pustostanem, to znaczy, że ten, kto jest jej właścicielem, albo się nią zarządza, po prostu powinien złożyć dymisję. Przepraszam, powiedział słownie, z dyrektorem od kwestii budynków komunalnych w Olsztynie, trzeba sobie jasno powiedzieć, jest pan Zbigniew Karpowicz, po nazwisku powiedzmy, kto jest dyrektorem zespołu budynków i lokali komunalnych w Olsztynie w tej chwili. I klapki na oczy ma. I
Nie sądzę, że to jest akurat jedyny powód. Znaczy, myślę, że w strukturze, która funkcjonuje w Olsztynie, niezależnie kto by był dyrektorem tej instytucji, działałoby tam tak samo. Dlatego, że może byłby bardziej otwarty. To może. Przy kulturze, przy tworzeniu kultury, najważniejsze jest zadać sobie pytanie, po co są instytucje kultury? Otóż parę lat temu, jak były prowadzone spotkania dotyczące strategii rozwoju kultury do Olsztynie, na które miasto zaprosiło wspólnie z Obywatelską Radą Kultury NCEK, Narodowe Centrum Kultury, na jednym ze spotkań rozmawialiśmy o instytucjach kultury. I wtedy wszyscy tam mówili, to takie instytucje, takie, no bo już nie za dużo tych instytucji nie ma, ale jakieś są. Że to mogłoby lepiej działać, to mogłoby lepiej działać. Jakiś tam pomysł. Ale nikt nie postawił pytania, a czy te instytucje są w ogóle potrzebne? I po co one są? Mój przyjaciel, pewnie wiele osób go znało też, bo już nie żyje, który jest był świetnym fotografem, kiedyś mówił mi, w jaki sposób on podchodzi do robienia zdjęć, komentując moje umiejętności robienia zdjęć w sposób, że ty nie umiesz. No i przyznam rację. Bo w robieniu zdjęć są jakby trzy poziomy działania. Pierwszy poziom to jest co zrobić. Znaczy co sfotografować. No to jest bardzo banalne. Jak się ma sprzęt, to wszystko. Drugi poziom to jest jak to sfotografować. Ale najważniejszy poziom jest po co to robisz. Po co fotografujesz? Co ma to z tego wynikać? I takie pytania trzeba zadać również co do instytucji kultury. Po co one są? Co ma z tych instytucji wynikać? Dla kogo one są? I kto ma je prowadzić i w jaki sposób? I być może działa to, kultura w Olsztynie działa tak jak działa, dlatego że nikt tych pytań jeszcze nie postawił. Po prostu jakieś są instytucje, jakoś działają, albo nie działają, wydadzą każdą kasę, która im skapnie, a jak będą mieli za mało, to poproszą o więcej. No bo tak każde pieniądze instytucja jest w stanie przetrawić. I przepraszam, nikt nie powiedział jeszcze, że w takiej formie, jaka jest w tej chwili, to Miejski Ośrodek Kultury powinien być zlikwidowany. Po prostu. No według mnie, nie wiem, może się zgodzicie, może nie, ale to działanie nie ma sensu, gdzie cała kasa idzie na etaty ludzi, gdzie na koniec nie ma porządnej sali koncertowej. Ja chciałbym się jeszcze odnieść, jeszcze raz powtórzyć słowa Mariusza Sienowicza, którego szanuję jako pisarza. Brakuje mi Olsztyna z lat 90. Był zabiedzony, ale też przejmująco autentyczny. Kultura prawdziwa tworzy się wtedy, kiedy jest autentyczna. Kultury nie da się zrobić na rozkaz. Instytucje nie tworzą kultury. Ludzie tworzą kulturę. Ludzie tworzą też instytucje. Wydaje mi się, że jednym z rozwiązań, które można by było zrobić, to jest otwarcie, próba spowodowania otwarcia się na ludzi. Problem z ludźmi zarządzającymi kulturą w Olsztynie, chociaż nie wiem, kto ją zarządza, odnoszę wrażenie, że nikt nie zarządza. Ona się sama zarządza sobą. Problem z zarządzaniem... Pan Bogusław Żmijewski z tylnego siedzenia, no powiedzmy sobie jasno, że to jest nie bardzo wiem. Dziwna rola, dziwna rola doradcy prezydenta, między innymi nie wiem, czy pan Bogusław Żmijewski. Nie wiem. Odnoszę wrażenie, że nikt. Różni ludzie, różne instytucje próbują wpływać na rozwój kultury, próbują ją coś z nią robić, ale nikt nie zarządza tym procesem. Nikt nawet nie ma pojęcia, po co się to robi. Po co my robimy kulturę? A to jest bardzo proste. Kulturę będą tworzyć mieszkańcy. W taki sposób, jaki będą uznawali to za słuszne. Nie pytając nikogo, czy mogą to robić, tylko korzystając z własnego umysłu, z własnego serca, z ludzi, którzy są jej przyjaciółmi,
I władze miasta, jedyną rolą władz miasta jest inspirować. Nie szkodzić. Inspirować. Zapewniać możliwości, nie mówię o środkach, możliwości i inspirować. To jest jedyna rola władz publicznych w tworzeniu kultury. Pan profesor Hausner, mówiąc o władzach publicznych, 2 lata temu na takim spotkaniu inaugurującym wykład na temat na Akademii Dziedzictwa w Krakowie, powiedział coś takiego. Dotychczas władze publiczne bądź przygotowywały wojnę, bądź się nią zajmowały. A teraz obowiązkiem władz publicznych jedynym jest tworzenie warunków dla rozwoju. I powiedział jeszcze coś. Nie ma mowy o rozwoju, jeżeli nie ma kultury. Kultura jest motorem rozwoju. Wszystko, co społeczeństwo, co cywilizacja ludzka osiągnęła, osiągnęła dzięki kulturze. Jeżeli potraktujemy kulturę jako coś innego niż przyroda, wszystko inne jest kulturą, to nie ma innej możliwości niż uruchomienie procesów poprzez sięgnięcie do tego zasobu, którym jesteśmy my. My jesteśmy zasobem, który może tworzyć kulturę, które będzie tworzyło kulturę i który ją tworzy. Niezależnie, czy komuś się to podoba, czy nie, my tę kulturę tworzymy. Tylko problem polega na tym, że my moglibyśmy zupełnie być w innym miejscu, gdybyśmy nie mieli konieczności walki z wiatrakami, no, tak to można powiedzieć. Niestety w tej prezentacji, którą mi komputer połknął, uznając to za groźne dla jego systemu operacyjnego, zacytowałem na jednym slajdzie 8 postulatów, które profesor Hausner uznał za fundament rozwoju. A na sam końcu zrobiłem taką odniesienie do tych postulatów. I w zasadzie, jak sobie zadałem pytanie, co my możemy zrobić w kontekście tych postulatów, to w zasadzie wszystko możemy zrobić. My, jako środowisko, jako ludzie, którzy tworzą kulturę, tworzyli kulturę, czy tworzą kulturę, możemy wypełnić każdy z tych postulatów, zapewnić, wziąć na siebie współodpowiedzialność, zapewnić samodzielność, pobudzić inicjatywę, pobudzić innowacyjność, zrobić coś takiego, że ludzie zaczną współpracować ze sobą niezależnie od tego, co się będzie obok działo. Te postulaty jesteśmy w stanie zrobić w zasadzie od zaraz. Jednym z tych postulatów jest zasada współrządzenia. Otóż ja twierdzę, że my powinniśmy się domagać współrządzenia. Od władz miasta powinniśmy się domagać. Nie to, że powinniśmy się, tylko domagamy się po prostu. Nie tak, powinniśmy, tylko domagamy się. My domagamy się uczestnictwa we współrządzeniu. Bo tylko to będzie budowało naszą podmiotowość i tylko to będzie dawało wpływu, poczucie wpływu na własne otoczenie. Na otoczenie fizyczne, ale zwłaszcza na otoczenie kulturowe, które jest decydujące. Jeżeli ktoś nie ma takiego wpływu, to prędzej czy później wyjedzie stąd. Jeżeli będzie miał tylko dobry pretekst, najmniejszy. Wszyscy, którzy tu w Olsztynie zostali, to są ludzie, którzy z jakiegoś powodu to miasto lubią bardzo, mają jakiś pomysł jeszcze na życie w tym mieście i chcą to robić po prostu. Znam wielu ludzi, którzy już wyjechali z Olsztyny, powiedzieli, moja własna córka, jak ją ktoś spytał, czy wrócisz do Olsztyny, ona zadaje proste jedno pytanie, a po co? A po co?
to tyle woli dalszej dyskusji. Domagajmy się podmiotowości. Domagamy się. Państwa, jeszcze chwilę zajmę Państwu, żeby jak gdyby troszeczkę, no Jurek bardzo, bardzo pięknie powiedział o podmiotowości, o współrządzeniu, o tym, czego, do czego się sprowadza właściwie nasze spotkanie. Ale ja chciałbym troszeczkę wrócić do realiów i do tego, co mamy tu i teraz. Mamy brak polityki miejskiej związanej z pustostanami. Całkowity brak polityki miejskiej. Ja przytoczę dwa przykłady, szybko. Po pierwsze, sprawa pracowni plastycznych. Mam przykład świeży, gdzie artysta plastyk z dorobkiem, żeby dostać pracownię plastyczną od miasta, musi najpierw przeprowadzić remont, kosztowny remont, bez żadnych gwarancji, że tą pracownię utrzyma. Jest termin na ten, jest termin do zrealizowania tego remontu. Miasto zamiast starać się pozyskać artystów poprzez oferowanie im pracowni, poprzez zwracanie im pieniędzy za remont, no powiedziałbym, że pełni rolę takiego właśnie, no nie mecenasa, tylko antymecenasa, ponieważ no, zniechęca artystów, plastyków do osiedlania się w mieście, do tworzenia tutaj. Każdemu miastu powinno zależeć na tym, żeby jak najwięcej tych artystów pozyskać. Nic takiego nie występuje. Drugi przykład, którym no, uczestniczyliśmy czynnie, to jest przykład stajni południowych w Koszarach Dragonów, które przez kilka lat, bodajże przez 3 lata, może 4 lata, funkcjonowały jako całkowicie niezależny twór kulturotwórczy, gdzie odbywały się wystawy, pokazy filmowe, przedstawienia, spotkania itd., itd., bez żadnej ingerencji miejskiej. Miasto no, życzało tego obiektu i bez wydawało się, że formuła jakaś bez tej czapy instytucjonalnej to świetnie funkcjonowało. Ludzie wkładali tam pracę społeczną, wkładali swój czas, to naprawdę się świetnie rozwijało. No do czasu chyba, kiedy nie złożyliśmy postulatu, żeby sprawę uporządkować, żeby to miało jakieś ramy formalne. I nagle współpraca się skończyła i w tej chwili stanie południowe są w rękach Banku Żywności. Cała ta działalność została skasowana. Ta energia społeczna, która aż kipiała w tym miejscu, została no, zmasakrowana. A mogę, przepraszam, wejść w słowo? Bo chcę powiedzmy właśnie o dziwnych mechanizmach, bo właśnie jeśli ktoś się trochę interesuje sprawami właśnie społecznymi w Olsztynie, jakimiś działaniami, no jednak zagląda się do lokalnych mediów, nawet jak się gdzieś wyjeżdża, prawda? Więc wydawałoby się, że ktoś, kto jest znany w środowisku społeczników, mówię tutaj konkretnie o panu Borowskim, czyli prezesie Banków Żywności, no to trochę mi się nie chce wierzyć w to, że pan Borowski nic nie wiedział o tym, że przez 3 lata się tam działy różne rzeczy, konsultacje i nagle za naszymi plecami poszedł do pana prezydenta Grzymowicza i wynajął ten obiekt na magazyn żywności, czyli z rewitalizacją to nie ma nic wspólnego, bo to miejsce jest martwe, no coś tam trzyma albo nie trzyma, nie wiem, nie zaglądamy tam. W każdym razie zaprosiliśmy pana Borowskiego na spotkanie, i pan Borowski nam powiedział prosto, że on nic nie wiedział o tym, że się coś dzieje. Jeśli ktoś w Wojewódzkiej Radzie Organizacji Pozarządowych zasiada i takie bajki opowiada jeszcze prezydentowi i panią dyrektor w urzędzie, no to ja ośmielam się powiedzieć, że się delikatnie minął z prawdą, żeby nie powiedzieć ostrzej. I po prostu, jeśli takie zasady współpracy między społecznikami tutaj mają obowiązywać w mieście, że jeden przez drugiego gdzieś tam za plecami się przymila do władzy, to ja dziękuję, bo tak jak Piotrek wspomniał, no przecież to jest kwestia tych ostatnich lat, już nie musimy grzebać głęboko w przeszłości, tylko to jest kwestia ostatnich kilku lat, kiedy naprawdę znowu nadzieja w ludzi wstąpiła, bo właśnie to oddolne działanie. Tym bardziej, że było porozumienie z ratuszem. Tak, że wydawało się, że jest jakieś zrozumienie, że to się już dzieje, zresztą patronował temu świętej pamięci profesor Geno Małkowski.
i że to się już dzieje. I nagle po prostu, właśnie to jest, do tego nawiązuje, że prezydent, przepraszam, jeszcze już kończę, że prezydent w takim momencie, kiedy taka energia, inicjatywa została społeczna, prawda, wygenerowana, to właśnie wtedy powinien zaprosić parę osób z tych grup, które się tym zajmowały i proszę Państwa, sformalizujmy to jakoś, jestem otwarty. Tymczasem nic takiego nie nastąpiło. Nastąpiły obiecanki w Radiu Maryja i w telewizji Trwam otwarcia na społeczeństwo. Tymczasem właśnie za naszymi plecami po prostu coś takiego, po prostu cwaniactwo. No ale mamy tutaj głos w dyskusji. Proszę, zostawiam. No. Słuchajcie, kochani, Adam Sobota. Znamy się jak łyse konie. Spotykamy się od dziesiątków lat. Ja nie rozumiem, po co Wojtek zaprosiłeś nas tutaj na tego szkierzału? Przecież to wszystko, żeśmy przerabiali wspólnie, znamy to na pamięć. Przecież znamy, wiemy, tak, na co to miasto jest chore, wiemy, jakie muszą być warunki, żeby się kultura rozwijała. Wiemy, że to ludzie rozwijają kulturę. Wiemy, ja byłem w Oslo niedawno, zobaczyłem park, gdzie Wigelandowi tak władze miasta zaufały, oddały olbrzymi park i ludzie z całego świata dzięki temu przyjeżdżają do Oslo, żeby podziwiać te rzeczy. Tak? My to wiemy wszystko, przecież w tym kraju wszystko to wiemy. Sądziłem, że zaprosiłeś nas nie po to, żeby sobie upuścić pary, że tej frustracji, która dziesiątki lat się w tobie zbiera, tylko że... Nie, bo to się nie zbiera frustracja. Że macie jakiś pomysł, chcecie nam powiedzieć, tak. Rozumiesz, jak ten zastany maraz robić. Tak. Ale na razie tylko gorzkie rzeczy słyszę. Adam, ja właśnie, żeby... Ja też chciałbym skończyć to, co zacząłem mówić. Od kilku lat staramy się o pozyskanie budynku wartowni w Koszarach Dragowskich. Właśnie na cele kultury. Tak ogólnie mówiąc. Już nie całych koszar, tylko jednego malutkiego budyneczku. Te kilka lat mamy takie doświadczenie, że po prostu miasto staje na głowie, po prostu, żeby się do tego nie dopuścić. To po prostu jest... Są już takie fikołki robione formalne, żebyśmy nie mogli z tego skreślić, mimo że deklarujemy, że chcemy się zająć tym obiektem, że chcemy doprowadzić do jego remontu, że chcemy pozyskać środki pomocowe na jego remont, no stoimy w obliczu pewnej niemożności. Spotkanie rzeczywiście, Adam, jest wyrazem pewnych frustracji, dlatego że stoimy przed murem, przez który się nie możemy przebić. I to spotkanie jest także po to, żebyśmy się wszyscy zastanowili, czy jednak może potrafimy się przez ten mur obojętności przebić, bo to jest przede wszystkim obojętność. I to są działania pozorne, proszę Państwa. Bo ja powiem tak, kultura alternatywna ma sens tylko w przestrzeniach alternatywnych. Ona się źle sprawdza w przestrzeniach instytucjonalnych, dobrze oświetlonych i pięknie odmalowanych i świetnie zrobionych. I my takich oczekiwań miasta nie mamy po prostu. Kultura alternatywna się świetnie rozwija w pustostanach, miejscach na poły zrujnowanych, miejscach może trochę nielegalnych, może trochę brzydko pachnących, ale tam się świetnie ta kultura sprawdza. Zapewniam Państwa, że te nieudane pokazy z Galerii Dobro, gdyby wylądowały w jakiejś piwnicy, zupełnie inaczej by wyglądały. Zupełnie inaczej. Wtedy by miały walor alternatywny. W chwili, kiedy lądują w galerii wyremontowanej i ładnie utrzymanej, cały ten walor anarchii tracą. Proszę Państwa, no, jaki jest cel tego spotkania? No, chcielibyśmy, no rzeczywiście, jest tutaj, jest to wyraz naszej frustracji, niemożności przebicia się z pewnymi postulatami, ale też prośba do Państwa o zabranie głosu i zastanowienie się, czy w ogóle cokolwiek możemy zrobić. Naszym punktem wyjścia jest sprawa braku polityki miejskiej w stosunku do pustostanów. Pustostany stoją, niszczeją. Jeżeli ktoś chce je wynająć, to musi przeprowadzić kosztowny remont, bez żadnych gwarancji, że ten lokal utrzyma. No, miasto nie ma polityki kreowania gospodarzy obiektów pustostanów. Na poły zrujnowanych miejsc. No, Koszary Dragonów od 30 lat się nic nie zmieniło. Koszary Dragonów są tego absolutnie idealnym przykładem. Te miejsca niszczeją z dnia na dzień. To się niedługo rozsypie wszystko. Nie ma gospodarzy.